Zaczynaliśmy na Wzgórzu Zamkowym, oczywiście przy najstarszym cmentarzu miasta Cieszyna, gdzie tak naprawdę leżą najstarsi jego mieszkańcy, przede wszystkim kasztelanowie cieszyńscy. No później przeszliśmy oczywiście na plac teatralny, gdzie znajdował się kościół parafialny dawny i przy nim cmentarz służący właśnie do pochówków mieszczan, ale także cmentarz wewnątrz kościoła, w kryptach kościelnych do pochówku rycerstwa cieszyńskiego, szlachty i bardzo bogatego patrycjatu. Później oczywiście wyruszyliśmy na cmentarz obok świętego Jerzego, tak zwany w dokumentach cmentarz szpitalny. No i też cmentarz Świętej Trójcy, no i zakończyliśmy przy pochówkach książęcych w kościele Marii Magdaleny, gdzie dowiedzieliśmy się ciekawostek chociażby, jak postąpiono z trumnami ostatnich piastów. Jeszcze dwa spacery się odbędą. Jeden to będzie spacer po takich miejscach związanych z siedzibami szlacheckimi w mieście Cieszynie, więc będzie można się dowiedzieć, gdzie mieszkały rody szlacheckie, ale także spacer taki bożonarodzeniowy, już taki trochę na luzie, jak wyglądało też Boże Narodzenie w dawnych epokach. Rzeczywiście, żeśmy tutaj zobaczyli ten Cieszyn z trochę innej perspektywy, poznali miejsca, w których spoczywały osoby różnego stanu, ale też które się zapisały bardziej lub mniej w historii miasta, ale po prostu wszystkich spotkał mniej więcej ten sam los, bo tak samo jak nie uszanowano tamtych grobów mieszczan i żebraków, tak samo nie uszanowano grobów książąt cieszyńskich, więc tak jak na początku mówiłem o tym, że po śmierci wszyscy stają się równymi i tak jak ta śmierć tam z tą trąbką wzywa wszystkich do tego domu czaszek i każdy kiedyś tą czaszkę tam złoży, to właściwie z każdym z nas stanie się to samo, niezależnie od posiadanego majątku, godności, funkcji czy urzędu. No więc tak zakończę ten spacer takim powiedzeniem również z dawnej literatury: różnych stanów piękne grono, gęstą śmiercią przepleciono. Żyjąc wszystko tańcujemy, a że obok śmierć nie wiemy.